Rozdział drugi. Uzdrowienie świata zaczyna się od miłości do własnej istoty. 27 czerwca 2017 roku. Chciałbym się podzielić własnymi refleksjami dotyczącymi tego, jak ważna jest miłość do samego siebie oraz jaką kluczową rolę odgrywa ona w naszym osobistym procesie zniesienia świadomości, jak i również planetarnej transformacji, która się obecnie dokonuje. Jest to temat, który dosyć mocno zagłębił się w mojej głowie w ostatnim czasie. Chciałbym Was zachęcić do spojrzenia na to, czym jest miłość do siebie z trochę innej perspektywy, ponieważ z tego, co obserwuję, jest to zagadnienie rzadko poruszane przez ludzi, a także najczęściej rozumiane trochę na opak. Oczywiście jest sporo ludzi, dla których to, co napiszę, nie będzie niczym nowym. Ale pomimo tego myślę, że warto poruszyć ten temat, bo każdy zawsze będzie mógł stąd wynieść coś dla siebie. Oczywiście cała esencja życia polega na tym, aby dzielić miłość z innymi ludźmi. Żyć w stanie świadomości jedności. Jednak moim zdaniem krokiem umożliwiającym dokonanie tego jest uprzednie w pełni pokochanie siebie samego. Nie jest to absolutnie tym samym, co kojarzy się najczęściej ze stwierdzeniami typu być w sobie zakochanym, czyli czymś, co rozumiemy jako egoizm, narcyzm czy poczucie wyższości. Jest to czymś zupełnie innym, co ostatecznie może nawet doprowadzić do zakochania się we wszystkim, co jest, czyli stać się drogą prowadzącą do bezwarunkowej miłości względem całego stworzenia, która jest niczym innym jak osiągnięciem pewnego stanu świadomości, co będę chciał tutaj w sposób przystępny wytłumaczyć. Chciałbym również pokazać, jak miłość do własnej istoty ma moc transformacji świata. Co ciekawe, w drugim przekazaniu miłości wypowiedzianym przez Jezusa „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”, wyraźnie jest powiedziane, że miłość do siebie jest czymś pierwotnym i nadrzędnym, co służyć ma jako wzór do sposobu, w jaki traktuje się drugiego człowieka. Czymś, z czego wynika cała reszta. Akcent jest położony na jak siebie samego. Jest to oczywista prawda, ponieważ nie można dać komuś czegoś, czego samemu się nie posiada. Jeżeli nie potrafi się kochać siebie, to jak naprawdę można pokochać innych? Brak miłości do siebie jest plagą tego świata. We współczesnym świecie, w relacjach międzyludzkich, widać jak na dłoni brak miłości oraz obcość. Tak samo powszechny jest brak miłości do siebie samego. Objawia się on jako cały negatywizm, który w sobie nosimy. Można wymieniać bardzo długo. Wszechobecna epidemia depresji, nieumiejętność bycia sobą, pragnienie bycia kimś innym niż się jest, masa kompleksów, głęboki brak akceptacji do własnej osoby, wyglądu, charakteru, do własnego życia, przeszłości, brak wiary w siebie, poczucie wstydu czy niegodności. Mówiąc ogólnie, nieustanne pomniejszanie siebie samego. Do tego dochodzi jeszcze regularne obkładanie się przeróżnymi ciężkimi emocjami, a także brudnymi oraz toksycznymi myślami. Z tego powodu powstaje też większość chorób, które również pokazują nam jasno, jak mocno nie kochamy siebie. Poza tym, czymś zupełnie normalnym w tym świecie jest nakładanie na siebie chorych ambicji, wściekanie się, gdy coś nie idzie po naszej myśli, nieustanne krytykowanie i osądzanie siebie samego, życie w ciągłym stresie czy spożywanie substancji, które są toksyczne i zabójcze. Wszystko to zaciemnia nas, a także utrudnia światłu dotarcie do naszej istoty. W dodatku, na przestrzeni wieków w naszym kolektywnym umyśle genetycznym została wgrana cała masa programów, które do dzisiaj wywierają ogromny wpływ na naszą świadomość. W historii świata cierpieniu nadano wręcz zbawczy, uszlachetniający sens. Tworzono kult męczeństwa. Przecież jeszcze nie tak dawno, kilkaset lat temu, ascetyzm czy różne formy zadawania sobie cierpienia, jak na przykład samobiczowanie, propagowano często jako drogi wiodące do Boga. Chyba do dziś dominuje filozofia nakłaniająca do tego, aby zapomnieć o sobie, a poświęcić się innym. Zresztą w zbiorowym umyśle genetycznym oprócz tych programów zostały również wszczepione takie koncepcje Boga, czyli naszego źródła, w których jawi się on jako byt, od którego jesteśmy odseparowani, którego nie jesteśmy godni, a także jako ktoś będący gniewnym i karzącym sędzią. Pomijam już nawet to, że poprzez działanie tych programów sami pojmujemy siebie jako istoty zepsute.
ponieważ zachowanie i działanie człowieka, głównie na poziomie podświadomym, zawsze będzie odzwierciedleniem projekcji czy wyobrażenia, jakie on ma na temat swojego źródła, stwórcy. Prowadzi więc to do tego, że bojąc się w poczuciu winy, osądu i kary ze strony stwórcy, człowiek sam stworzył świat wypełniony strachem, osądem, winą i karą. Wiążąc swojej wyobraźni własnego stwórcę z tymi atrybutami, sam się nimi nieświadomie wypełnił. Stały się one jego rzeczywistością, ponieważ podświadomie człowiek zawsze dąży do tego, aby stać się kimś takim jak namalowany w głowie obraz swojego stwórcy. Tymi wzorcami oraz częstotliwościami energii, lęk, osąd, wina, kara, celuje jednakowo sam w siebie oraz w innych ludzi. Wszystkie te zainstalowane w naszym umyśle genetycznym programy są tak naprawdę wypaczonymi i zniekształconymi algorytmami. Czymś, co jest nienaturalne, syntetyczne, przyniesione z zewnątrz. Jednakże, ponieważ ludzkość praktycznie jako całość jest zanurzona w genetycznym ziemskim umyśle, który powinno się sobie wyobrażać jako mającą charakter eteryczny strukturę okrywającą planetę, wpływ tych programów na świadomość człowieka jest przepotężny, wręcz powalający. Nawet u osób, które rozpoznają je świadomie, programy te funkcjonują przeważnie na głębokich poziomach podświadomości. W dużej mierze właśnie z tego powodu mamy problem z pokochaniem własnej istoty. A wypieranie się prawdy o sobie, swojej mocy oraz własnego światła jest w tym świecie czymś zwyczajnym. Dlatego tak ciężko jest tę dysfunkcję dostrzec. Miłość do siebie. Postaram się teraz wyjaśnić, jak ja rozumiem pojęcie miłości do siebie. Uważam, że to pojęcie jest ogólnie bardzo wąsko i powierzchownie rozpatrywane. Miłość do siebie jest tak naprawdę miłością do własnego życia, które się przed nami w każdej chwili przejawia. Z jednej strony miłość skierowana jest do wewnątrz, do naszej własnej istoty. Z drugiej wychodzi ona na zewnątrz nas i obejmuje nasze doświadczenie życiowe. Całą przestrzeń, która jest wokół nas. Oba te zjawiska są od siebie zależne. W szerszej perspektywie są tym samym. Brak miłości do własnego życia jest przecież również brakiem miłości do siebie samego. Miłość do siebie jest gotowością do pokochania wszystkiego. Wszystkiego, co jest w nas oraz w naszym życiu, zwłaszcza tego, co jest niechciane, destrukcyjne i szkodliwe. Jest ona pełnym zatroszczeniem się o siebie samego, wynikającym z uświadomienia sobie, że przywilejem człowieka jest dobro, zdrowie, obfitość, radość i szczęście. Wspierana jest poprzez patrzenie na siebie samego z większą tolerancją, wyrozumiałością, cierpliwością i życzliwością. Miłość do siebie oznacza otoczenie opieką, czułością i akceptacją wszystkich aspektów swojego życia. Zarówno tego, co zwiemy swoją przeszłością, jak i swojej teraźniejszości. Nasz stosunek do teraźniejszości, do każdej kolejnej chwili, która się przed nami odsłania, określa to, jak mocno kochamy własną istotę. Jeżeli człowiek naprawdę kocha siebie, to przyjmuje każdą chwilę z otwartymi ramionami. Jest wdzięczny za każdy moment życia. Nie stawia oporu bieżącej chwili. Akceptuje ją taką, jaka jest. Co nie oznacza, że nie możemy nie zgadzać się z tym, co jest oraz dążyć do zmiany tego. Nawet szczególnie, gdy wydarzenia w życiu są ciężkie, to potrafi podejść do nich z poziomu akceptacji, znosząc we własną przestrzeń głęboki spokój. Człowiek kochający siebie nie traktuje teraźniejszości niczym wroga, przeszkody, którą musi pokonać, lub wyłącznie jakiegoś kroku ku lepszej przyszłości, ku zrealizowaniu jakiegoś własnego celu. Nie zatruwa się w ten sposób własnego życia negatywizmem oraz wewnętrznym oporem. Człowiek kochający siebie po prostu jest w pełni z każdą chwilą. Wyciąga z niej całą esencję. Po prostu jest. Tu i teraz. Przyjmuje każdą chwilę z wdzięcznością, która wypływa z głębokich pokładów własnej świadomości. Idzie przed siebie w zgodzie z życiem, czyli tak naprawdę w zgodzie z samym sobą. Kochanie siebie jest powiedzeniem tak temu, co się akurat pojawia w naszym życiu. Jest kochaniem i przyjmowaniem z wdzięcznością każdej kolejnej chwili. Miłość do siebie prowadzi również do otoczenia troską, szacunkiem oraz akceptacją wszystkich poziomów i części własnej istoty. Szczególnie tych,
które w sobie często otrącamy. Mam tu na myśli wszelkie nasze wady, trudne i nielubiane cechy charakteru, kompleksy, ułomności, ograniczenia i słabości. Z miłości do siebie wynika zaakceptowanie oraz pokochanie tego wszystkiego. Tego wszystkiego, co definiujemy w sobie jako złe, negatywne i przeszkadzające. Kolejną ważną rzeczą, która moim zdaniem definiuje miłość do siebie, jest stosunek do własnych emocji i myśli, co w gruncie rzeczy jest także relacją z teraźniejszością, ponieważ myśli oraz emocje przejawiają się zawsze w teraz. Człowiek kochający siebie potrafi obdarować opieką, troską i akceptacją odczuwalne w ciele ciężkie emocje oraz przepływające przez umysł myślokształty. Kieruje swoją pełną troski i miłości uwagę na miejsca w ciele, w których pojawiają się trudne i nieprzyjemne emocje. Chcąc pokochać siebie, człowiek dąży do rozwijania umiejętności świadomej akceptacji swoich emocji oraz do zdolności we wchodzeniu w ich świadome odczuwanie. Kochając siebie, człowiek jest otwarty na swoje trudne emocje. Gdy się one pojawiają, przyjmuje je z otwartymi ramionami, dając im przestrzeń. Niestety, jako ludzie przeważnie utożsamiamy się z własnymi emocjami, w ten sposób zrastając się z nimi, w konsekwencji czego jesteśmy przez nie niejednokrotnie ubezwłasnowolnieni. Traktujemy je jako coś naszego, w ten sposób tak jakby podłączamy się pod nie. Dochodzą przez to do władzy nad nami, wskutek czego działamy pod ich wpływem. Prowadzi to do tego, że ranimy i kaleczymy siebie samych. Jednak każdą negatywną emocję można potraktować jako pretekst do pełniejszego pokochania siebie i nawiązania głębszego kontaktu z samym sobą, a także okolicznością do obdarowania samego siebie uwagą, troską i miłością. Z każdą negatywną emocją można z perspektywy świadka i obserwatora wejść w głęboki kontakt i odczuwanie, zaakceptować ją, pozwolić jej być taką, jaką jest, oraz otoczyć ją troską i czułością. Dzięki temu da się sobie samemu okazję do obdarowania siebie miłością. Podobnie jest w przypadku z myślami. Człowiek kochający siebie samego nie obrzuca własnej jaźni destrukcyjnymi, ograniczającymi i brzydkimi myślami. Taki człowiek nieustannie dba o ich jakość. Jeśli jednak nie jest w stanie okiełznać swoich myśli, to postępuje z nimi tak samo jak w przypadku z emocjami. Szanowanie i pielęgnowanie własnych myśli odnosi się do całego systemu przekonań, który jest przecież złożonym konstruktem myślowym. Przede wszystkim wiąże się to z przekonaniami na swój własny temat. Człowiek kochający siebie myśli o sobie dobrze, ponieważ potrafi dostrzegać w sobie piękno. Widzi siebie jako pięknego ducha, czystą świadomość, zamieszkującego tymczasowo obecne ciało, odbywający własny, wyjątkowy proces ewolucji. Ponieważ wie, kim jest, potrafi dostrzegać siebie ponad wszystkimi definicjami stworzonymi przez uwarunkowane ludzkie umysły. W ten sposób jest wolny od definicji narzucanych przez społeczeństwo, od opinii innych, a także często opinii własnych, na przykład wtedy, gdy nieświadomie wpadnie w program osądzania i oskarżania siebie samego. Przede wszystkim człowiek kochający siebie jest człowiekiem wolnym. Jest też człowiekiem, który jest w stanie zaakceptować i pokochać w sobie to, co jest ciemne. Jest również wolny od wgranych w kolektywny ziemski umysł, opartych o lękowe niskie częstotliwości, sztucznych i pasożytniczych programów, takich jak poczucie winy, osąd, grzech czy kara. Człowiek kochający siebie nie kieruje negatywizmu na zewnątrz siebie, do innych ludzi, do okoliczności życiowych. Doskonale jest świadomy tego, że kierując na zewnątrz ku komuś, czemuś swoje myśli, emocje, czyny, działanie czy różne inne formy energii, tak naprawdę wypełnia swoją własną świadomość, przestrzeń i istotę tymi atrybutami, częstotliwościami i wibracji. Staje się tym, co wysyła. Generując ciężkie wibracje, staje się nimi, ponieważ one są w nim. Jeżeli istota ludzka wysyłała na zewnątrz siebie negatywne treści, to tak naprawdę szkodzi i rani siebie samą.
Nie robi więc tego, ponieważ siebie sama kocha. Wiąże się z tym kwestia wybaczania innym. Żywiąc do kogoś gniew, złość czy nienawiść, człowiek niszczy tak naprawdę siebie samego, bo pielęgnuje w sobie te niskie, zabójcze częstotliwości. Akt wybaczania powoduje uwolnienie się z wzorców energii, co prowadzi do własnego uzdrowienia. Wybaczenie drugiemu człowiekowi jest zawsze ostatecznie aktem pokochania siebie samego. Otworzenie się na własną miłość oznacza gotowość do wyjścia z lęku, smutku, złości i bólu, a także pełne zaufanie sobie oraz życiu. Kochając siebie, ufamy całkowicie swojemu umysłowi. Wiemy wtedy, że ma on dostęp do całej wiedzy. Poprzez to, że jest połączony z uniwersalnym kosmicznym umysłem, w jego zasięgu są ogromne pokłady informacji oraz inteligencji. Dzięki temu nie szukamy już wiedzy i odpowiedzi na zewnątrz nas. Kochając siebie, ufamy również całkowicie swojemu ciału. Jesteśmy wtedy w pełni świadomi tego, że zostało ono zaprojektowane, aby nam służyć. Wiemy też, że ciało zawiera w sobie pełen potencjał samouzdrawiania oraz przywrócenia równowagi. Kochając siebie, ufamy swojej duszy. Wiemy, że prowadzi nas ona przez życie, ponieważ widzi i wie wszystko z wyższej perspektywy. Dzięki temu zrozumieniu potrafimy wyzbyć się lęku przed życiem, przed jutrem. Rozumiemy, że to, co się pojawia i pojawi w naszym życiu, prowadzi nas do wyższego celu, który ostatecznie uwzględnia wyłącznie nasze dobro oraz ewolucję. Kochając siebie, ufając życiu, mamy świadomość tego, że energia życiowa nam służy, a źródło i strumień wszelkiego dobra oraz obfitości jest cały czas do naszej dyspozycji. I tak naprawdę my sami, poprzez nasze myśli, cały nasz system przekonań wraz z perspektywą, przez którą patrzymy na wszystko, oraz częstotliwość wibracji emocji decydujemy o tym, w jakim stopniu ograniczamy i blokujemy lub wpuszczamy oraz otwieramy własny dostęp do strumienia tej energii. Prawdziwe pokochanie siebie ma mocny związek z własną przeszłością. Tu także ma miejsce pełne objęcie opieką oraz przede wszystkim akceptacją swojej przeszłości, której bagaż nosimy w sobie jako wzorce częstotliwości zapisane w pamięci komórkowej naszego ciała. Pokochanie swojej przeszłości jest równoznaczne z akceptowaniem i wybaczeniem wszystkiemu, co się kiedyś wydarzyło. Wybaczeniem sobie oraz innym. Zgoda na puszczenie nagromadzonego przez lata bólu i smutku jest również wejściem w proces uwalniania z matrycy naszego ciała przeróżnych warstw szkodliwych i chaotycznych emocji. Kochając siebie, otaczamy opieką oraz obdarowujemy miłością to, co na przestrzeni lat zostało w nas zranione. Zarówno przez nas samych, przez innych, jak i przez życiowe doświadczenia. W ten sposób uzdrawiają się wtedy różne warstwy naszych uwarunkowań. Miłość do siebie narzędziem własnego zniesienia. Rozpalenie miłości do siebie, do własnego życia powoduje, że zaczyna się w nas budzić świadomość ja jestem. Nieuwarunkowany niczym wymiar czystej świadomości. Nasza pierwotna natura. Jeżeli potrafimy opiekuńczo otulać nasze emocje i myśli czułością, a także przyjmować z otwartymi ramionami i z akceptacją każdą kolejną chwilę życia, która się przejawia przed naszymi oczyma, co oznacza zdolność nieutożsamiania się, niezrastania się z przepływającymi przez nasze ciało i umysł emocjami i myślami, a zamiast tego ich akceptowanie, obserwowanie i pełne przyzwolenie, aby były takimi, jakimi są. To równocześnie będzie przebiegał w nas proces przesunięcia się naszej świadomości z umysłu do serca, dzięki czemu schowana dotychczas pod mechanizmami umysłu nasza prawdziwa natura będzie mieć szansę wyłonić się na powierzchnię. Umysł będzie się stopniowo wyciszał, a z naszego ciała uwolnione zostaną kolejne warstwy nagromadzonych, skostniałych oraz destrukcyjnych emocji. Przyspieszeniu ulegnie również wiele odbywających się obecnie wewnątrz człowieka procesów. To jest aktywacja i rozwój połączenia ze swoją wyższą jaźnią, integrowanie świetlistego ciała z fizycznym ciałem oraz świetlistego umysłu z umysłem fizycznym.
Im bardziej kocha się siebie, tym mocniej otwiera się na własne wewnętrzne prowadzenie. Człowiek staje się wtedy autentyczny i autonomiczny. Uważam, że dopiero teraz wchodzimy w okres, w którym tak naprawdę zaczynamy uczyć się kochać siebie samego. Obdarowywanie siebie samego miłością jest tak naprawdę początkiem głębokiej transformacji, która zachodzi w człowieku. O tej transformacji chciałbym napisać w dalszej części. Kochając siebie, zmieniamy całą przestrzeń wokół nas. Miłość do siebie oznacza miłość do własnego życia, a miłość do własnego życia oznacza miłość do całości życia, bo jak można inaczej kochać życie niż poprzez własne? Miłość do życia jest miłością do Boga, ponieważ życie i Bóg są tym samym. Tak więc miłość do siebie jest równocześnie miłością do Boga. Życie, jak i również sam człowiek, jest Bogiem przejawionym w działaniu. Gdy zaczniemy regularnie otaczać siebie własną miłością, to automatycznie zaprzestaniemy odczuwać i rozumieć miłość jako coś, co płynie i pochodzi z zewnątrz. Zaczniemy samych siebie rozpoznawać jako źródło miłości. Głębokiemu przeprogramowaniu ulegnie nasza podświadomość, która zacznie odbierać miłość jako uznane doświadczenie, częstotliwość generowaną, wychodzącą oraz emitującą z nas samych. Przed procesem pokochania siebie częstotliwość miłości była klasyfikowana przez podświadomość jako doświadczenie istniejące gdzieś na zewnątrz, co najwyżej przychodzące do nas. A w wielu przypadkach miłość definiowana była jako nieznane doświadczenie, w ogóle nie przychodzące do nas. Im większa jest miłość do własnego życia, do własnej istoty, tym mocniej otwiera się serce, a percepcja staje się coraz bardziej krystaliczna. Kochając siebie, odzyskuje się swoją suwerenność. Umysł jednoczy się wtedy z sercem, ponieważ będące tworami umysłu, skierowane do własnej istoty działania takie jak złość, gniew, krytycyzm i osąd, są obejmowane, transformowane i rozpuszczane płynącą z serca energią miłości, akceptacji i zrozumienia. Kochając siebie, akceptuje się swoją boską tożsamość i zyskuje się dostęp do pełni swojego potencjału, ponieważ generowane uczucie miłości jest, mówiąc metaforycznie, kluczem od bramy do własnej boskości, do Boga w sobie. Miłość do własnej istoty jest częstotliwością zestrajającą, wchodzącą w rezonans z częstotliwościami boskimi. Wraz ze wzrostem miłości do siebie zaczyna się transformować nasza percepcja dotycząca świata na zewnątrz nas. Ponieważ gdy otworzy się brama do własnej boskości, zaczniemy dostrzegać przejaw Boga, źródła we wszystkim dookoła. Im mocniej człowiek pokocha siebie, tym silniejsze nawiąże połączenie z boskością w sobie i tym coraz cięższa stanie się percepcyjna zasłona iluzji, separacji, oddzielająca go od innych ludzi, a także od całości życia. Zacznie on również uświadamiać sobie, że sam jest wszechświatem przejawiającym się w ludzkiej formie. Dopiero wtedy naprawdę zaczynają rozpuszczać się granice egotycznego umysłu. Im bardziej kochasz siebie, tym mocniej będziesz też odczuwał współistnienie z resztą życia oraz bardziej otworzysz się na bezwarunkową miłość do wszystkiego, co jest, która jest po prostu określonym stanem świadomości. Spowodowane miłością do siebie, otwarcie i poszerzenie przestrzeni serca sprawi, że uwolnisz się od lęku przed wszystkim, wchodząc w odczuwanie wszystkiego, stając się w pełni kochającą siebie istotą, tak naprawdę dajemy największy dar całemu światu. Obdarzając siebie samych własną miłością, rozpoczynamy proces własnego uzdrowienia i zniesienia, a tym samym transformujemy również cały świat, serca innych istot. Gdy kochając siebie samych, wyjdziemy również z miłością do innych, wtedy dzieją się największe cuda. Kochając siebie, automatycznie przysłużymy się wszystkiemu, co jest dookoła nas. Będziemy transformować wszystko samą swoją obecnością, stanem świadomości, unikalną częstotliwością własnego pola. Będąc w określonym stanie świadomości, w odpowiednim zakresie częstotliwości i wibracji własnego pola energetycznego, kiedy jesteśmy wypełnieni miłością do własnej istoty i własnego życia, wszystko, czemu poświęcimy swoją uwagę, jest transformowane do poziomu naszej własnej częstotliwości.
Uwaga jest pierwotną inteligencją i świadomością, więc jeśli chce się, aby wszystko, co istnieje w naszym domniemaniu na zewnątrz nas, inni ludzie, cała Ziemia, przejawiało miłość, wystarczy samemu dostroić się do tej częstotliwości miłości, a następnie poprzez swoją uwagę, obecność oraz wypływające z obecności czyny transformować wszystko do własnej częstotliwości. Pełne obdarowanie drugiego człowieka, silnie zakorzenioną w teraźniejszości własną uwagą, powoduje, że człowiek ten zaczyna dostrajać się w sobie do takiego samego stanu świadomości. Tak naprawdę nie istnieje nic na zewnątrz nas. Przestrzeń jest w 99,9999% pusta. Wszystko toczy się w nas. Każdy znajduje się w własnym, unikalnym pokoju. Wszechświecie. Każdy człowiek, będący zamanifestowaną na planie ziemskim świadomością źródła, stwarza nieustannie swój własny hologram życia, który jest jego rzeczywistością. Rozpoznając poprzez własną miłość Boga w sobie, odkryje się również, że wszyscy jesteśmy samowystarczalnymi i suwerennymi istotami, a pełnia wszystkiego, czego tak bardzo szukamy w życiu, jest już w nas. Gdy tylko odkryje się to rozpoznanie w sobie, natychmiast zacznie się zauważać tę prawdę u innych. Będziemy wówczas chcieli uzewnętrznić pełnię siebie, dzieląc się nią, zamiast pozyskiwać z zewnątrz cokolwiek, co uważaliśmy dotychczas, że jest nam potrzebne, aby się dopełnić. To radykalnie zmienia podejście oraz stosunek do drugiego człowieka, jak i samego życia. Odkrywając własną pełnię, chce się pokazać i przekazać drugiemu, że też już jest pełnią siebie. A wszystko to, czego szuka i wydaje mu się, że potrzebuje, ma już w sobie. Dzięki temu, zamiast rozpoznawania i doświadczania, kim jesteśmy za pośrednictwem innych, co ma zwyczajnie miejsce na naszej planecie, między innymi gdy przyjmujemy opinie innych o nas za naszą własną prawdę, sprawimy, że inni zaczną rozpoznawać swoją prawdziwą istotę za naszym pośrednictwem, co jest jednym z największych cudów życia. Kiedy doświadczy się we własnym wnętrzu poprzez miłość do siebie kontaktu z boskością, która jest naszą esencją, automatycznym pragnieniem staje się, aby inni odkryli i uświadomili sobie to samo połączenie wewnątrz siebie. Rozpoznając Boga w sobie, jednocześnie zauważy się Jego przejawienie we wszystkim, co jest. Pragnieniem wtedy staje się, aby drugi człowiek również doświadczył w sobie takiego stanu świadomości. Odkrył Boga w sobie. Będzie się chciało pokazać mu ten stan świadomości, ponieważ przyświecać będzie nam szczera chęć i intencja zobaczenia w nim własnego odbicia. Wszystko, co istnieje na zewnątrz nas, jest lustrem dla naszej świadomości. Kiedy naprawdę bardzo głęboko uświadomi się w sobie, wtedy automatycznie dąży się do tego, aby wszystko, co zewnętrzne, wypełniało się miłością, która jest w nas. Dzięki czemu będziemy mogli dostrzec wszędzie własne odbicie. Przyglądać się jemu. Zacznie się wówczas dostrzegać całą prawdę o sobie w innych ludziach. Rozwinie się jakość komunikacji. Wejdzie ona na dużo głębszy poziom. Będzie się zdolnym naprawdę słuchać i poświęcać uwagę drugiemu człowiekowi. Każde spotkanie będzie służyło do pielęgnacji i podtrzymywania noszonego w sobie stanu miłości. W ten sposób transformacji będzie ulegało wszystko, co napotka się na swojej drodze. W relacjach z ludźmi, miejsce wymagań, oczekiwań i manipulacji wejdą akceptacja, przebaczenie czy cierpliwość. Wszystko to będzie wypływało z lekkością. Nasza postawa, zachowanie nie będą już umotywowane tym, aby coś otrzymać od innych, ponieważ już się wie, że wszystko jest w nas. Człowiek odczuwający to, świadomy tego, będzie pragnął dzielić się tym, co ma i czym jest, a także wskazać drugiemu człowiekowi jego własną pełnię, która od zawsze już w nim była. Nie będzie chciał, aby jego czyny doprowadziły do tego, że drugi człowiek bardziej zamyka się w sobie i oddala od swojej prawdziwej istoty, czyli nie kocha i nie akceptuje siebie, nienawidzi siebie, czuje smutek, bezradność, winę, wstyd, gniew czy złość. Wręcz przeciwnie, będzie pragnął, aby poprzez własne czyny nakierować drugiego człowieka, aby pokochał siebie samego. Będzie na przeróżne sposoby inspirował i zachęcał do tego. Przestaną już drażnić wady i słabości innych ludzi.
Miejsce krytyki i osądu tych wad pojawi się wola oraz gotowość do przekazania drugiej osobie, aby objął swoje wady akceptacją i miłością. Bo dobrze się wie, jakie cuda wydarzyły się, co się stało, gdy samemu się tak uczyniło ze swoimi słabościami. Oczywiście, miłość do własnej istoty nie pozwoli też na to, aby ktoś nam wchodził na głowę, czy nas wykorzystywał. Nie o to tutaj chodzi. Im mocniej rozbłyśnie w nas miłość do siebie, tym więcej harmonii będzie miało każde nasze działanie i czynność. W naszej obecności ludzie będą zachowywać i czuć się inaczej. Będzie wychodziło z nich to, co piękne. Automatycznie będą się otwierać i pokazywać najlepszą wersję siebie samych. Gdy się tego doświadczy, wtedy głęboko się zrozumie i uświadomi główną naturę oraz prawo rzeczywistości. Stan świadomości wewnątrz manifestuje się zawsze na zewnątrz, ponieważ tak naprawdę nie ma granicy między tym, co jest wewnątrz, a tym, co jest na zewnątrz. Rzeczywistość jest lustrem naszego wnętrza, więc efektem ubocznym pokochania siebie samego, wypełnienia własnego wnętrza częstotliwością miłości, będzie zamanifestowanie się tej częstotliwości na zewnątrz nas. Oznacza to na przykład uzdrowienie całego ciała, ponieważ wszystkie komórki ciała zaczną przeprogramowywać się na dominującą częstotliwość, która jest w naszym wnętrzu. Miłość wpłynie w przeróżne zewnętrzne płaszczyzny życia, takie jak na przykład relacje z ludźmi. Zaczną się pojawiać w naszej przestrzeni ludzie o podobnej częstotliwości do naszej. Polepszeniu, naprawieniu i zharmonizowaniu ulegnie cała nasza sytuacja życiowa, warunki życiowe, a wydarzać się to będzie z lekkością. Dobre uczynki, życzliwość, bycie po prostu dobrym człowiekiem nie będą już umotywowane w głównej mierze tym, że gdzieś powiedziano nam, czy napisano, że mamy się miłować oraz że jesteśmy jednością itd. Nie są też podparte uzyskaniem w przyszłości jakiejś nagrody czy uniknięciem kary. Moralność i etyka nie są już czymś narzuconym z zewnątrz, sztucznie wyhodowanymi i podlewanymi głównie strachem oraz poczuciem winy. Czyny i postawa będą wynikać wyłącznie z głębi świadomości, a będąc w stanie świadomości, w którym jest się otoczony miłością do własnej istoty, posiada się dostęp do całej wiedzy, która zawsze była i jest w nas. Czuje się i widzi to. Czucie i wiedza wychodzą z ośrodka serca. Taka jest główna, zasadnicza różnica między starym, kończącym się światem, a nową Ziemią. W starym świecie swoje istnienie, funkcjonowanie oraz postrzeganie siebie samego, innych ludzi oraz samej rzeczywistości opierało się głównie na zaimplementowaniu z zewnątrz różnych koncepcji, idei, filozofii, doktryn, przekonań itd. Wszystkiego, co na przestrzeni wieków było tworem ludzkiego, uwarunkowanego umysłu. W dodatku nie naszym, lecz narzuconym z zewnątrz. Wraz z przechodzeniem ze Starego Świata do Nowej Ziemi, wszystkie dotychczasowe próby pojęcia i opisania za pomocą myśli, czym jest rzeczywistość i kim jest człowiek, upadną, rozsypią się, ponieważ zmieniająca się, transformująca do piątego wymiaru rzeczywistość sama z siebie odsłoni fałsz i ułomność tego wszystkiego. Na nowej ziemi zrozumienie, wiedza i wgląd będą wychodziły z wnętrza człowieka, z przestrzeni jego serca. Nowa ziemia nie jest jakąś utopijną przyszłością, tylko stanem świadomości, który jest dostępny w teraz. Po prostu im więcej ludzi odkryje i zakotwiczy ten stan świadomości w sobie, tym prędzej, harmonijniej i płynniej zamanifestuje się on na zewnątrz. We wszystkich strukturach organizujących życie ludzkie na powierzchni planety. Sami nadajemy wyraz i tempo procesowi uzdrawiania świata. Transformacji oraz rozwojowi podlega świadomość, która jest istotą wszystkiego. Sednem transformacji dosięgającą obecnie całą ludzką kolektywną świadomość wraz z planetą jest zrozumienie holograficznej natury wszechświata oraz jego fraktalności. Człowiek odzwierciedla w sobie zarówno cały wszechświat, całą planetę, jak i całą ludzkość. Wszystkie te płaszczyzny są po prostu zawartymi w sobie różnymi fraktalami tej samej rzeczywistości, a także tej samej jednej świadomości. Na tej zasadzie zmiana dokonana w człowieku
zmiana w zapisie informacyjnym, zmiana na poziomie zakresu częstotliwości funkcjonowania, będzie miała swoje odzwierciedlenie jednakowo w całym ciele globalnej ludzkości, będącym po prostu jednym z kolejnych fraktali w samej planecie oraz we wszechświecie. Tym sposobem, uwalniając i transformując w sobie wszystkie nagromadzone niskowibracyjne wzorce, mam tu na myśli koncepcje zbudowane na bazie lęku i nienawiści, koncepcje oraz wzorce myśli, emocji, postaw i zachowań, którymi atakujemy i sabotujemy swoją własną osobę, trzeba pamiętać, że nawet gdy atakujemy nimi innych, to w gruncie rzeczy robimy to sobie samym. Uwalniamy je jednocześnie z planu i wymiaru ziemskiego. Modyfikujemy w ten sposób plan ziemski, który jest bardzo zagęszczonym planem ewolucyjnym dla świadomości. Te wyżej wymienione, związane ze starym światem, niskoczęstotliwościowe wzorce, które dominowały przez tysiąclecia, należy właśnie teraz uwalniać. Jeżeli mają one kolektywnie zniknąć, przetransformować się wraz z przejściem do nowej Ziemi, to muszą pojawić się pierwsze osoby, będące swego rodzaju pionierami, które poprzez uwalnianie ich z siebie wprawią w ruch energię procesu uzdrawiania i odrodzenia. Im więcej ich z siebie uwolnimy, czyli im bardziej wewnętrznie czyści będziemy, tym staniemy się silniejszą kotwicą dla świadomości oraz energii spływających na planetę. Energii opartych na częstotliwościach miłości, aktywujących pełnię potencjału ludzkiego. Ziemia obecnie przechodzi etap oczyszczania się z negatywizmu. Jednocześnie na ziemski plan jest wpuszczana coraz większa ilość światła. Teraz, gdy transformacja naszej planety wchodzi w kolejną fazę, a częstotliwość Ziemi nieustannie wzrasta, człowiek w głębi duszy jest wzywany do tego, aby rozpalił wewnętrzną miłość i światło, dokonując uzdrowienia polegającego właśnie na uwolnieniu się z ciężkich, destrukcyjnych i szkodliwych wzorców. Każda zmiana na poziomie mikro, reprezentowanym przez pojedynczego człowieka, jest odzwierciedlana na poziomie makro, przestrzeń ludzkiej zbiorowości. Jest to klucz do zrozumienia. Aby zapanował pokój i miłość na świecie, muszą się one najpierw pojawić w ludziach. Aby świat był miejscem szczęśliwym i radosnym, ludzie muszą stać się wpierw wolni, szczęśliwi i radośni. Należy to wyemitować z własnego wnętrza. Nie jest to żadna filozofia, tylko prosta gra częstotliwości. Im dłużej utrzymamy skierowaną do własnej istoty częstotliwość miłości, tym mocniej ona zaczyna oddziaływać na świat na zewnątrz nas. Każdy człowiek jest potężną, wielowymiarową istotą o kosmicznym rodowodzie. Nasze serca są portalami, poprzez które mamy łączność z wymiarami niefizycznymi. Skoro one są portalami, to w gruncie rzeczy my także nimi jesteśmy. Przez portal serca na ziemski plan i wymiar wpływa oraz przejawia się miłość. Kluczem do asystowania planecie w jej własnym procesie wzniesienia jest pokochanie całej swojej istoty, własnego życia, niezależnie od tego, w jakiej formie się przejawia bądź przejawiało. Dopiero dzięki temu warunkowi, gdy na dobre rozpali się światło w swoim wnętrzu, człowiek będzie zdolny również trwać niezachwianie w polu bezwarunkowej miłości do wszystkiego, co jest. W ten sposób, poprzez zniesienie własnej świadomości, wspomożemy również Ziemię w jej procesie. Gdy otoczymy siebie samych najwyższym szacunkiem, opieką, zrozumieniem i akceptacją, to własna miłość do siebie będzie na wszystkich możliwych poziomach uwalniać, uzdrawiać i transmutować istniejące w nas pokłady negatywizmu, przeróżne destrukcyjne, ciężkie i szkodliwe wzorce oraz emocje. W ten sposób, ponieważ całość życia stanowi jedność, a wszyscy ludzie są połączeni ze sobą oraz Ziemią, negatywizm będzie uwalniany także z całego planu ziemskiego. Posłużymy wtedy jako takie wentyle uwalniające negatywizm. Z drugiej strony, obdarowując własne istnienie miłością oraz swoją postawą i czynami, wskazując drugiemu człowiekowi istnienie wymiaru czystej miłości w jego wnętrzu, będzie poprzez ludzi wnikać na plan ziemski światło. Zastany przez nas dzisiejszy świat jest przepełniony cierpieniem, przemocą, agresją, nienawiścią, depresją, smutkiem, poczuciem winy. Jednak ten świat zmienia się na naszych oczach. Do tej zmiany jest potrzebna jak największa ilość otwartych ludzkich serc,
które staną się portalami, przez które uwalniane i uzdrawiane są ciężkie, niskowibracyjne wzorce, a także wpuszczane są energie oparte o częstotliwość miłości. Przemienienie oraz transformacja naszego świata odbywa się przez ludzi. Poprzez własne uzdrowienie oczyszczamy zbiorową nieświadomość i cień. Proces samouzdrawiania ludzkości rozpoczął się już na dobre, a w swej szerszej perspektywie jest on tańcem ewoluującej świadomości. Obecnie większość ludzi dobrej woli kieruje dobro w dużej mierze tylko na zewnątrz, co jest godne pochwały, lecz jednocześnie ludzie ci często zapominają o miłości do własnej osoby. Jeżeli jako ludzie zaczniemy bardziej obdarowywać własną istotę miłością, to nastąpi pewnego rodzaju aktywacja na planecie. Postępujące wybudzanie się ludzkości polega na tym, że z każdym kolejnym miesiącem i rokiem ludzie będą zaczynać głęboko w sobie czuć i rozumieć, że ich celem nie są materialne dobra, czy to, co nasza cywilizacja nazywa i określa sukcesem. Upadający model takiego świata będzie zmuszał, prowokował do uświadomienia sobie tego. A tym, do czego naprawdę warto dążyć, jest własne uzdrowienie i wzniesienie, co ostatecznie przyczyni się do uzdrowienia świata. Taki jest moim zdaniem cel i przeznaczenie człowieka inkarnującego się w obecnych czasach na Ziemi. Wykorzystując niesamowitą okazję i energetyczne wsparcie, jakie w tym momencie ewolucji życia na planecie w czasie wielkiej przemiany świadomości udziela sama otaczająca i przenikająca nas wielowymiarowa przestrzeń, warto dokonać własnego wzniesienia świadomości, wspierając w ten sposób planetę wraz z całością znajdującego się na niej życia. Dzięki temu pojedynczy człowiek nie tylko wypełni swoje przeznaczenie, ale też ludzkości oraz planety. Często bywa tak, że przy wcielaniu się na ten czas wielkich zmian celowo zakładamy, wgrywamy i wybieramy sobie różnego rodzaju destrukcyjne uwarunkowania, ograniczenia, blokady, różne inne rzeczy, które najczęściej nazywamy wadami, jednocześnie planując sobie, aby w pewnym momencie ziemskiego życia zacząć się z nich uwalniać, co w szerszej perspektywie prowadzi do zainicjowania i wspierania procesu kolektywnego uzdrowienia ludzkości. W ten sposób wprowadzona w tym samym przedziale czasowym, co ma miejsce obecnie na planecie, energia tysięcy czy milionów osób rozpoczyna proces globalnego uzdrowienia i przemiany, który jest niczym innym jak falą energii, stopniowo ogarniającą swoim zasięgiem również pozostałych ludzi, tkwiących w większym bezruchu. Z takiej perspektywy zgoła odmiennie można spojrzeć na wszystkie rzeczy, które tak łatwo lubimy nazywać naszymi wadami, ograniczeniami czy zmaganiami życiowymi. Wszystkie one mogą być darami, które jeśli się obejmie, zaakceptuje i pokocha, to uwolnią tkwiący w sobie potencjał. Będzie to wtedy zaczątkiem własnego wzniesienia, a także uzdrowienia świata. Każda chwila, każda sytuacja, każde wydarzenie jest okazją do pokochania własnej istoty, nawiązania głębszego kontaktu z samym sobą. Dlatego różne doświadczenia i aspekty życia służą w szerszej perspektywie naszej ewolucji, ewolucji całej ludzkości. Te najtrudniejsze i najcięższe sytuacje zazwyczaj zawierają w sobie największy potencjał, aby przetransformować się w stronę miłości. Gdy ludzie pokochają siebie samych, to nastąpi proces otwarcia ludzkich serc, które do tej pory były zamknięte, schowane i poranione. Zarówno przez siebie samych i innych ludzi, jak i przez doświadczenia życiowe. Kochając w pełni własną istotę, pozwalamy dojść do głosu, przejawić się boskości, która jest w nas. Im więcej osób na Ziemi zacznie w ten sposób przez portal własnego serca wpuszczać światło na ziemski plan, tym coraz intensywniej będzie postępowało otwieranie się serc pozostałych ludzi. Jest to proces, który przebiega stopniowo. Tak naprawdę dopiero rozpoczyna się na dobre, zaczynając powoli obejmować miliony ludzkich serc na świecie. Niezależnie od miejsca pobytu, narodowości, koloru skóry, wieku, wyznania itd. Jest to praca, mechanizm i zjawisko dokonujące się w gruncie rzeczy głównie na poziomach energetycznych, eterycznych, obejmujących przestrzeń świadomości,
nie mające nic wspólnego z żadną organizacją, religią czy czymkolwiek. Nie jest do tego potrzebny żaden pośrednik, autorytet, kapłan, lider, guru, przywódca czy mędrzec. W tym procesie nie ma lepszych, gorszych rywalizacji, nagród, wyścigu czy wywyższania się. Jest to proces cichy, odbywający się w ludzkim wnętrzu, lecz naprawdę bardzo potężny. W taki sposób zmienia się obecnie świat na naszych oczach. Najpiękniejsze jest w nim to, że każdy człowiek na Ziemi w każdej chwili może się do niego przyłączyć. Nie potrzeba mieć do tego specjalnych warunków, okoliczności, bogactwa czy miejsca, do którego należy się udać. Nie potrzeba do tego wygospodarować specjalnego czasu. Nie trzeba mieć wszystkiego idealnie poukładanego w życiu. Nie trzeba też czekać, aż coś się w nim zmieni. Nie trzeba czekać, aż ktoś się w nim pojawi. Nie trzeba też czekać, aż ktoś inny się zmieni. Jest to tak niesamowicie proste i dostępne dla każdego. Wystarczy pokochać siebie. Wystarczy to głęboko w sobie postanowić i wprowadzić do życia. Reszta potoczy się już siłą rozpędu i naturalnie. Tak naprawdę jest tylko jedno serce. Serce ludzkości. I to my decydujemy, czy je aktywujemy, czy zamykamy. Żyjemy we wzajemnie się przenikających energetycznych bańkach naszych serc, które razem tworzą pole jednego serca. Kolektywne serce ludzkości czeka na aktywację i otwarcie. Badania i projekty naukowe dobitnie pokazują, że ludzkie serca są połączone ze sobą i wywierają realny wpływ na planetę. Przed nami fascynujący czas, pełen wyzwań, w którym myślę, że każdy powinien postawić sam przed sobą szczere pytanie dotyczące tego, czy chce być osobą, która przyczyni się do wykreowania nowej wersji świata, nowej rzeczywistości na Ziemi. Mamy w sobie wielką moc. Nie zdajemy nawet sobie z niej sprawy, a oglądając telewizyjne wiadomości, często czujemy się tacy bezradni i wystraszeni. Stawiamy sobie wtedy często też pytanie dotyczące tego, co można zrobić, aby było lepiej, będąc nieświadomymi swojej własnej potężnej mocy. Jeżeli będziemy w każdej chwili dnia otaczać siebie miłością i troską, to zrobimy o wiele więcej, niż nam się wydaje. Ziemia czeka na to, aby ludzkie serca zaśpiewały tę samą pieśń, wyemitowały tę samą częstotliwość energii miłości. W tych pięknych i jednocześnie trudnych czasach powinniśmy skupić się na boskości, która jest w nas. Dlatego proszę Cię, idź i spójrz w lustro. Zobacz kryjącą się w Twoich oczach piękną i potężną istotę. Ty już tam jesteś. Widzę Cię.